W przypadku zakazu handlu w niedzielę, sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby, na przykład spożywczych, przeniesie się na piątek i sobotę, ale nie będzie tak w przypadku pozostałych produktów, w związku z tym sprzedaż się zmniejszy. Jeżeli zamkniemy galerie handlowe w niedzielę, to pracę stracą również osoby pracujące w restauracjach, przy sprzątaniu, w ochronie mienia, w transporcie. W skali kraju może to być kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Możemy zakazać handlu w niedzielę, ale powinniśmy zdawać sobie sprawę z konsekwencji tego kroku, z ceny, jaką zapłacimy. Sprzedaż produktów pierwszej potrzeby, na przykład spożywczych, przeniesie się na piątek i na sobotę. Ale nie wszystkie produkty zostaną kupione w pozostałe dni tygodnia, bo na przykład po meble wybieramy się najczęściej rodzinami właśnie w niedzielę. W związku z tym wprowadzenie zakazu i zamknięcie galerii oznacza, że pracę straci część ekspedientów, do tego część osób pracujących w restauracjach, przy sprzątaniu i przy ochronie takich obiektów oraz w transporcie. W skali kraju to może być kilkadziesiąt tysięcy osób. Będzie to dla inwestorów duży cios, bo wybudowanie galerii kosztuje 300 do 600 nawet milionów złotych, a jej zamknięcie spowoduje, że kapitał będzie pracował o 40 dni w roku mniej.